Zwykle piątek w Lotto Ekstraklasie to jest taki dzień z przystawką. Główne dania są serwowane w kolejne dni każdej kolejki. Natomiast tym razem zaczynamy od mocnego uderzenia. Nawet jeżeli popatrzymy na starcie Górnika ze Śląskiem Wrocław, to jest niepozbawione naprawdę wysokiej stawki. Górnik już w tym momencie stoi pod ścianą. Każda kolejna porażka oddala ten zasłużony klub utytułowany od pozostania w Ekstraklasie. Niepewną czyni też posadę Marcina Brosza, który oczywiście nie przestał być równie dobrym trenerem jak w zeszłym roku, kiedy wszyscy się zachwycaliśmy jego skutecznością, jego pomysłem na to, żeby wprowadzać młodych piłkarzy. Tyle tylko, że tak krawiec kraje jak mu materii staje, a dzisiaj Brosz nie ma takiego materiału ludzkiego, nie dostał piłkarzy, którzy mogliby w ogóle myśleć o zastąpieniu Kądziora i Kurzawy, więc tak naprawdę należy się zastanawiać, czy Brosz nie walczy o przetrwanie, nie walczy o przeżycie na ławce Górnika, tym bardziej, że z Zabrza dochodziły sygnały, że nie zawsze trener z prezesem grają w jednej drużynie. Brosz chciał dużo większych kompetencji niż ma w tym momencie, najlepiej zbliżonych do takich, jakie miał Adam Nawałka, rządząc w Zabrzu. Dzisiaj nie ma argumentów, żeby sięgać po aż taką władzę, natomiast prezes Bartosz Czarnowski na pewno z uwagą wnikliwie przygląda się postępom Górnika, na które nie może się doczekać. Natomiast nie wolno zapominać, że Śląsk, który został tak naprawdę zmasakrowany przez Wisłę Płock w poprzedniej kolejce, potrafi grać na wyjazdach. Przecież to nie była tylko efektowna wygrana w wykonaniu podopiecznych Tadeusza Pawłowskiego z Miedzią Legnica, również z Jagiellonią, więc o ile rozgrywanie ataku pozycyjnego jest piętą achillesową Śląska Wrocław, o tyle gra z kontry jak najbardziej leży temu zespołowi. Tyle tylko, że gdybym miał stawiać, to wskazałbym jednak na zwycięstwo Górnika. To nie jest jeszcze moment, żeby gilotynować tak utytułowany klub z takim zapleczem młodzieżowym, więc intuicja mi podpowiada, bo raczej nie logika, że to spotkanie zakończy się zwycięstwem gospodarzy.